Siemanko, wiele osób z Was pytało, żebym oceniał wsady NBA top 10 i tego typu kompilacje. Także mam dla Was 20 wsadów 5 tygodnia NBA i mam nadzieję, że oglądacie ten filmik i że prawa autorskie nie zablokowały go w naszym kraju. Także zapraszam do oglądania i na sam początek drużyna Charlotte Kelly Obre. Um, ogólnie Charlotte ma bardzo mocną ekipę, jeśli chodzi o wsady. Zresztą zobaczycie sobie w dalszej kompilacji plecaczek dwoma rękami, może niejaki super pełny. Ale przejdźmy sobie już do to Antetokounmpo, ale generalnie jeśli chodzi o wsady Giannisa, no to można się jarać jego wsadami, można się nie jarać, no bo wiadomo, wysoki, greek freak w końcu. Jego zasięg jest tak potężny, że ja żeby poczuć się jak Giannis musiałbym wsadać na koszu 2,50. Plecak z jednej nogi dwoma rękami, jeszcze wytarmoszenie kosza, jak cyców pewnie jego dziewczyny, ale nie będę tutaj wnikał i przechodzimy sobie dalej. Typowy muscle snatch przez Adebayo, czy jakoś tam się tak nazywał, jak czasem z nazwisk, zapom nazwisk zapomnę się, nie dziwcie, z dwoma rękami, z wyżyciem się oczywiście na obręczy. Gordon miał okazję być w eliminacjach do konkursów sadów, ale teraz ma po prostu asystę do Martina Juniora, który robi Toma hołka jedną ręką. Może nie jest to jakaś spektakularna wysokość no jak na jego gabaryty, może nie jest to jakiś Zakres taki jak ja lubię, żeby jeszcze bardziej tą rękę gdzieś do tyłu odchylił, ale mimo to jest naprawdę mm, mocny wsad, i nie wymagam tutaj absolutnie nic więcej od niego. No i tak jak mówiłem, Charlotte ma niesamowitą pakę i zajebisty ten wsad. Podoba mi się y, jako jeden z y, bardziej podobających mi się wsadów w tej kompilacji. Tomahawk jedną ręką, zajebiście wykończony, zajebiście stylowo przez Brisa. A teraz mamy dla odmiany y, Larego Nasa Juniora z Riversem, ale jupem jednak Rivers o ile jest to fajny wsad i robi go naprawdę dość sporo osób i robiło, to jednak mógłby być troszkę mniej wykończony. Ale podanie jest bardzo daleka, więc nie wymagajmy też od niego, że zrobiłby z tym coś więcej. Mimo to naprawdę fajna paczka meczowa. Co się tutaj dzieje? Zamieszanie pod koszem, zamieszanie pod koszem, przepychanki, ujemuje dzikie węże. On miał jakieś takie dziwne... Nie, to jest Holmes, to jest akurat Holmes, dobra, okej, okay, już miałem mówić inne nazwisko, no i oczywiście walka pod koszem, nie będę tego nazywał posterem, ale kto chce, może to nazwać posterem muscle z miejsca, czy jak tam po prostu mm, komu pasuje, mocny wsad. Po walce pod koszem za Lawina nie muszę przedstawiać Ogólnie Chicago będzie często w tych kompilacjach Zach Lawina, Tomahawk jedną ręką W jego stylu zresztą bardzo dużo tych wsadów ma i robił Niesamowicie wszechstronny gość Lewa, prawa na skok Prawa, lewa Lewa noga, jedna ręka bez różnicy Potrafi się obracać Zresztą to co zrobił na konkursie wsadów Będzie zapamiętane już do końca życia I co tutaj się dzieje? Kontra Podanie do w końcu jakiegoś białego gościa. Frankenstein, czy jakoś tak się nazywa, ale Jóp, jedną ręką, mocno wykończony. Niestety, powtórki nie mamy, wysokość też pewnie nie była, jakaś kosmiczna, ale nie oszukujmy się, nie ten kolor skóry. Ten gość, jakąś się nazywał Lu coś takiego, nie wnikam. To Lu nawet nie pamiętam, mówią na niego Lu, ale mamy co? A przewinę sobie, bo nawet nie zdążyłem. Mamy pudbaka, można powiedzieć, że. Postera, jedną ręką z jednej nogi I co? Kontra Sam na sam z koszem I Towns robi reverse windmilla I to nie pierwszy raz I nie ostatni, jak on się pojawia w tej kompilacji No, zobaczmy sobie to jeszcze raz Bardzo krótki nabieg Znaczy krótki nabieg Dla chłopa, który jest jego postury No to jest krótki nabieg Ale naprawdę niezły reverse windmill Nawet obszerny ruch, może wysokość nie za wielka Ale też nie jest jakim super mm, jumperem Obi Topin, gość, który powinien wygrać konkurs wsadów w poprzednich latach. Chowa sobie piłkę do lewego barku, przed blokiem. Vince Carter miał również bardzo, pamiętam, podobny wsad jeszcze chyba za czasów Orlando. Zresztą wielokrotnie takie wsady też się pojawiały. Mimo to jest to naprawdę fajna paczka. I znów za ale to nie on będzie wsadzać. Ej, ta paka nie powinna się w ogóle odbyć, wiecie co? Patrzcie, skąd on się wybił. To jest sad dwoma rękami, ale bez kozła. On jest metr, nawet niecały, za yy, osobistym. Masakryczny. Lotnik z niego. Nie dość, że potrafi latać w, w wysoko, to jeszcze naprawdę daleko. No i Chicago Bulls ma niesamowitą pakę. Nawet DeMar DeRozan przecież był w konkursie wsadów i potrafił też robić niesamowite paki. Ale Towns znowu kolejny raz w tej kompilacji. 180 można powiedzieć: reverse. Po minięciu obrońcy, mocno gwóźdź wykończonym z obrońcą na plecach. Kontakt cały czas ciała z ciałem. No i mamy. Riversika, no, Russell Westbrook, tu nawet nie mówię Czego się spodziewam, bo już wiem Czego się spodziewam Czyli generalnie totalnej napinki po wsadzie Gościa siepia, jakby go tam Sponiewierało, 240 Voltów, czyli klasyczny Mocny Tomahawk, jedną ręką Z obrońcą na plecach Poster niekoniecznie, mimo to fajny wsad. I ogólnie Paul George również. On już ma swoje lata, on już swoje wyskakał i swoje się też ograł w tym NBA. Dostał tutaj jeszcze busta. Gdy skacze obrońca razem z nim, to generalnie to mu dodaje jeszcze centymetrów do góry, bo on go wyciąga. I mamy tutaj nawet głowę na wysokości tablicy. Też Paul George ma kawałek zasięgu ręki. Zresztą. On umie wsadzać. No w końcu dał 360 Windmilla w meczu NBA. Idziemy sobie dalej. Kolejna paczka. Kontra, podanie. I to jest fajny wsad. Ja lubię takie wsady. Niby prosty wsad, jedną ręką Tomahawk, ale widać, że gość leci. To jest właśnie to. Odległość, daleko od kosza, Edwards. Jedną ręką mocno wykończone. Patrzcie, ile nogi są nad. Parkietem, głowa praktycznie Jezu, te napisy, jak to wyłączyć? To trzeba wyłączyć napisy, panie Mimo to, paka Zacna piłka, szybciej oczywiście Wylądowała niż on No i mamy tutaj co? Kontrę I To już chyba ostatni w tej kompilacji I mamy putbaka, można powiedzieć Postera, o ile dobrze zobaczyłem przez Tarnera, putbaka, postera przez Tarnera, no zajebiście I to podwójnego, bo generalnie Rozjebał w locie dwóch gości I drodzy państwo Mamy coś jeszcze, czy nie mamy jeszcze? Powtóreczka No powiem wam, że wsady W meczach cieszą niesamowicie Nie, to jeszcze zostały nam Dwa wsady, uuu Zwodzik, minięcie obrońcy I hmm. No nie chciałbym tutaj Absolutnie jakieś jakiegoś rasiste. Yy... Na, nie, na jakieś rasiste broń, bo że tutaj mm, wychodzić. No ale fajnie się takie coś ogląda. Wagner, dobre turbosprężarki robi. Kto się interesuje motoryzacją, to wiecie, że goś tam dorabia przy turbosprężarkach dwoma rękami na obrońcach. Nieważne i Martin minięcie obrońcy. I go, on wygląda przy tym sadzie, jakby na chwilę się zatrzymał. W powietrzu, gość pokazuje, że ma yy, Wszy, ale to się leczy Nie ma problemu, w ogóle ta piłka Ile powalczyła jeszcze w obręczy, zanim wpadła Do kosza Uff. To by było tyle Mam nadzieję, że chcecie, żebym Tak coś oglądał, napiszcie w komentarzu Czy komentujemy, czy nie komentujemy I musi być w takiej formie z, z ekranem w tle Bo to jedyna szansa, że po prostu Uda się to udostępniać Na razie, elo, nie mam ręki jak chcecie mi pomóc, żebym odzyskał rękę, to zapraszam do zrzutki Elo.